Jeżeli jesteś osobą, która na rynku kryptowalut oszczędzała sobie, kupując różnego rodzaju kryptowaluty, tokeny i nie wiesz teraz w czasie spadku, w czasie prawdopodobnej bessy, co możesz z tymi środkami zrobić, nie chcesz sprzedawać je na stracie, to w tym nagraniu pokażę Ci, jak możesz zarabiać dochód pasywny dzięki swoim oszczędnościom na giełdzie Binance. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Krypto Podróże, mam na imię Dominik i w tym nagraniu pokażę Wam, jak zagonić Wasze kryptowaluty, Wasze tokeny, które macie zgromadzone na giełdzie Binance do pracy, aby zarabiały dla Was dochód pasywny. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. Z tego miejsca przypominam, pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, ok? Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Jeżeli jesteś osobą, która trzyma swoje środki, tokeny, kryptowaluty na giełdzie Binance, to właśnie tutaj odkładaliście regularnie w różne projekty i teraz w czasie spadku, w czasie potencjalnej bessy nie wiesz, co z tymi środkami masz zrobić, to pokażę Ci jedną z opcji, którą oferuje nam giełda Binance, z której sam często korzystam. Więc jeżeli jesteś osobą, która trzyma tutaj swoje kryptowaluty, swoje tokeny, nie przesłałeś ich na zewnętrzny portfel, to warto skorzystać z opcji, którą oferuje nam giełda Binance i pomnażać te środki w czasie, kiedy tutaj leżakują i czekają na lepsze czasy. Oczywiście zakładam, że konto na giełdzie Binance już macie, natomiast jeżeli by tak nie było, to pamiętajcie, w opisie tego nagrania znajdziecie link, który uprawnia Was do zniżki aż 10% na korzystanie właśnie z tej giełdy. No i następnie oczywiście się logujemy na giełdę i opcję, o której będzie mowa w tym nagraniu, szukamy sobie tutaj klikając zarobki, a następnie oszczędności. No i tutaj właśnie znajduje się nasze konto oszczędnościowe krypto, umożliwiające nam zarabianie odsetek od zdeponowanych kryptowalut. Za chwilę Wam pokażę, jakie mamy tutaj opcje, jak można zdeponować te środki, no i jak naliczane są tutaj odsetki. Warto na początku podkreślić, bo ma to dla mnie przynajmniej ogromne znaczenie, że nasze elastyczne oszczędności można subskrybować i realizować w dowolnym momencie. Są one automatycznie wypłacane, a następnie są one dystrybuowane w czasie rzeczywistym, co ma czasami naprawdę ogromne znaczenie. W mojej opinii jest to najłatwiejszy sposób na zarabianie pasywnego dochodu i nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem, bo jeżeli już trzymacie swoje środki na giełdzie Binance, to rzucając je tutaj przykładowo w elastyczne oszczędności, to nie ponosicie żadnego dodatkowego ryzyka i to jest bardzo, ale bardzo ważne. Tak jak już wspomniałem, w każdym momencie możemy umorzyć nasze elastyczne oszczędności. Za chwilę Wam pokażę, jak to robić krok po kroku. No i oczywiście mamy dostępnych ponad 180 pozycji, spośród których możemy tutaj wybierać, a więc jest naprawdę tego całkiem sporo. Od czasu do czasu również pojawiają się fajne promocje tutaj na giełdzie Binance dla osób, które nie korzystały wcześniej z elastycznych oszczędności. No i mamy tego przykład. Binance Oszczędności wprowadza limitowany bonus powitalny, zarabia 20% z API z GMT, z tokena GMT. Także jak widzicie, giełda Binance dba o nowych użytkowników i właśnie w taki sposób chcę również pokazać, że jest taka opcja, a wiadomo, że promocje przyciągają najbardziej. Dobra, na początku zajmiemy się elastycznymi oszczędnościami, zjeżdżając troszeczkę w dół. Mamy tutaj wyszczególnione różne pozycje. Możemy oczywiście skorzystać z wyszukiwarki, wpisując nazwę naszego tokena, przykładowo USDT, i automatycznie ten token, jeżeli oczywiście jest dostępny, pojawi się tutaj na liście zarówno elastycznych oszczędności, jak i zablokowanych oszczędności, ale mamy również możliwość przeglądać całą listę, klikając rozliń wszystkie produkty, 180 zablokowanych oszczędności. No i tutaj wyświetlają się wszystkie te kryptowaluty oraz tokeny. Zobaczcie, Axie Infinity 20% API. Pamiętajcie oczywiście, że to oprocentowanie jest zmienne i zależy od ilości tokenów, które chcemy tutaj zdeponować. Ja Wam za chwilę więcej o tym oczywiście opowiem. Mamy tutaj BUSD na 10%. Tutaj również zależy od ilości BUSD, którą chcemy zdeponować. Ale jak widzicie, do 2000 mamy aż 10%, więc naprawdę całkiem sporo. Jest też Cake na 12, Waves na 20, APE na 10. Jest tego naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Lista obszerna, więc i możliwości sporo. Dalej mamy wskazany czas trwania, czyli na jaki okres tutaj wrzucamy nasze środki. W tym momencie jest to propozycja elastyczna, czyli w każdym momencie możemy środki nasze wybrać. Mamy również możliwość kliknąć automatyczny transfer, czyli jeżeli przykładowo na Waszym koncie spot na giełdzie Binance pojawią się jakieś tokeny Axie Infinity, jak w tym przykładzie, to klikając sobie w tym miejscu, one automatycznie zostaną przenoszone z konta spot tutaj do elastycznych oszczędności, czyli nie będziecie musieli tego robić ręcznie. System zaksięguje Wam je automatycznie. Oczywiście w każdym momencie możemy wyłączyć tą opcję, klikając ponownie, także w tym przypadku możemy w każdej chwili zmienić decyzję. No i ostatni przycisk jest to opcja subskrypcji. Wybierzmy sobie dla przykładu BUSD, klikam subskrybuj. Wyświetli nam się taka kolumna, mamy podany token, który chcemy subskrybować, czas trwania, w tym przypadku jest to opcja elastyczna. W tej kolumnie podajemy ilość BUSD, którą chcemy zdeponować lub klikamy max. Ja mam tutaj małe środki, no ale to jest tylko na potrzeby tego filmu, więc to nie ma znaczenia. I po prawej stronie mamy datę subskrypcji, dzisiejszą, datę ważności oraz data dystrybucji pierwszych odsetek. I dalej mamy wskaźnik poziomu oprocentowania. W przypadku pierwszego od 0 do 2000 BUSD dostajemy 10%, poziom drugi od 2000 do 20000 BUSD 2%, no i ostatni poziom powyżej 20%.
300 tysięcy BUSD dostajemy 1%. Poniżej mamy szacunkowe oprocentowanie, oczywiście dzienne. No i oczywiście warto zapoznać się z umową serwisową Binance Oszczędności. Jeżeli się z nią zgadzamy, klikamy sobie w tym miejscu, a następnie zatwierdź. Za chwilę Wam pokażę, gdzie szukać informacji związanych z tą subskrypcją. Natomiast zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Bitcoin. Kliknę sobie w tym miejscu BTC. No i mamy tutaj podane oprocentowanie. Mam również zaznaczony automatyczny transfer. I tak jak wspomniałem, robiąc przykładowo regularne zakupy, a mając włączoną tą opcję, to te środki automatycznie będą przenoszone tutaj do elastycznych oszczędności i będą na siebie pracować. Klikamy subskrybuj. Podaję ilość BTC, którą chcę tutaj wrzucić. Po prawej stronie mamy podsumowanie. I zwróćcie uwagę sobie tutaj na wskaźniki. Mamy poziom pierwszy, poziom drugi. On się automatycznie tutaj podświetla, ponieważ chcę tutaj wrzucić większą ilość niż w poziomie pierwszym, czyli przeskakuję od razu do poziomu drugiego i w tym przypadku dostanę 0,8%. Gdybym chciał dostać 5%, muszę tą ilość zmniejszyć i zobaczcie, automatycznie przeskoczyłem do poziomu pierwszego i za tą ilość BTC będę dostawał 5%. Tutaj mam podaną ilość dzienną, którą będę dostawał oczywiście w Bitcoinie. No i jeżeli wszystko się zgadza, klikam w tym miejscu, a następnie zatwierdź. Subskrypcja zakończona sukcesem, idziemy troszeczkę w górę. No i zwróćcie uwagę, tutaj mamy taką czarną tabelkę, gdzie jest podane saldo oszczędności oraz skumulowany zysk. Możemy przejść do naszego konta, sprawdzić historię oraz wypłacić nasze środki. Kliknijmy sobie konto, no i otworzy Wam się taka strona, ją również możecie znaleźć klikając portfel oraz zarobki, czyli nie musicie za każdym razem wchodzić w Binance Oszczędności, a następnie tutaj w konto. Wystarczy kliknąć portfel, a następnie zarobki. No i tutaj znajdziemy wszystkie nasze środki, kryptowaluty, tokeny, które wrzuciliśmy do subskrypcji. Zobaczcie, mamy podany symbol, czyli w tym przypadku Bitcoin. Możemy w każdej chwili włączyć lub wyłączyć automatyczny transfer, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Ilość, w tym przypadku BTC, którą wrzuciłem do subskrypcji. Informacje o narastających odsetkach w tym momencie jest 0. Natomiast jeżeli miałbym te środki już jakiś czas, pojawiłaby się tutaj jakaś liczba, jak w przypadku Atom. Mamy informacje o dzisiejszym abonamencie, to ile dzisiaj wrzuciliśmy tutaj środków, wypłata, jeżeli byśmy taką zlecili, no i oczywiście informacje o narastających odsetkach. Przesuwając w bok, mamy również kwotę dropu, jeżeli jakiś by się nam należał, pojawiłaby się ta informacja w tym miejscu. Tutaj mamy szacunkowe APY, w tym przypadku jest to 5%, no i w każdym momencie takie środki możemy wybrać, klikając wypłać. Mamy informacje o dostępnej ilości, możemy kliknąć max lub wpisać tą liczbę ręcznie. I tutaj mamy dwie opcje, szybka wypłata lub standardowa wypłata. Wybierając opcję szybka wypłata, automatycznie te środki znajdą się na koncie spot, natomiast wybierając opcję standardowa wypłata, zostanie ona zwrócona na konto spot w wskazanym terminie, dopiero po tym, jak naliczą się przysługujące nam odsetki. Więc jeżeli wybierzemy szybka wypłata, to odsetki z danego dnia nam się nie będą należeć. Oczywiście wszystkie poprzednie dni zostaną wypłacone. One już są wypłacone w zasadzie na naszym koncie spot. Natomiast jeżeli nie zależy nam na odsetkach z takiego konkretnego dnia, klikamy szybka wypłata i automatycznie te środki znajdą się na naszym koncie spot. Zapoznajemy się z umową, klikamy w tym miejscu, a następnie potwierdź. Wypłata zakończona sukcesem. Jak sobie odświeżę tą stronę, to pozycja Bitcoin zniknie nam tutaj z tej tabelki. Zobaczcie, już Bitcoina tutaj nie mamy. I tak samo robimy w przypadku każdej innej kryptowaluty czy też tokena, więc to już na pewno nie będzie dla Was stanowiło żadnego problemu. Kolejną opcją, którą tutaj mamy, są to zablokowane oszczędności. Możemy kliknąć w tym miejscu lub po prostu zjechać w dół i będą one nam się tutaj wyświetlały. Zwróćcie uwagę na to, że w przypadku zablokowanych oszczędności procent jest dużo wyższy niż w przypadku elastycznych oszczędności, natomiast tutaj mamy również wskazany okres, na który musimy te środki tutaj zablokować. Wracając do oprocentowania, zwróćcie uwagę na to, że wybierając 7 dni dostajemy 25% w przypadku Axie Infinity, natomiast wybierając opcję 15 dni aż 70%. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, czy dana subskrypcja jest dostępna. W przypadku BUSD na 5% na 30 dni wszystkie opcje są wysprzedane, na 60 tak samo. I dajmy na to, że chcemy to zrobić korzystając z tokena USDT na 60 dni. O, tutaj akurat sprzedany, no to zostawmy na 30. Subskrybuj, wyświetli nam się taka kolumna. Tutaj ponownie możemy zmienić ten okres, natomiast mamy informację, produkt został wysprzedany. Zmieniamy więc na 30 dni. I zwróćcie uwagę, że tutaj mamy małą różnicę w porównaniu do tego, co było w elastycznych oszczędnościach. Tutaj nie możemy wpisać sobie kwoty, jaką chcemy, ponieważ tutaj kupujemy tak zwane loty, a jeden lot jest to 100 USD, a więc aby wrzucić tutaj swoje środki, musimy mieć minimum, w tym przypadku 100 USDT, podajemy ilość lotów. Jeżeli mamy przykładowo 300 USDT, możemy kupić 3. W tym miejscu mamy podane odsetki za jeden lot, maksymalną ilość lot, jaką możemy zdeponować, czyli całkiem sporo, data wyceny oraz data wykupu. W tym momencie kończy się taka subskrypcja. No i tutaj zostanie podana łączna ilość odsetek, natomiast w tym momencie mi nie pokazuje, bo nie mam USDT, aby Wam na tym przykładzie pokazać. Możemy automatycznie odnowić dzięki elastycznym oszczędnościom. Warto zapoznać się z umową. Jeżeli się zgadzamy, klikamy w tym miejscu, następnie zatwierdź. Zablokowane oszczędności również znajdziecie klikając konto lub po prostu portfel, zarobki i tutaj na tej stronie klikacie zablokowane i tu wyświetli się ta pozycja. Po okresie subskrypcji te środki automatycznie razem z odsetkami zostaną wypłacone na konto spot, więc tutaj nic nie będziecie musieli robić, znajdziecie je klikając portfel, a następnie portfel spot. Tak więc tak naprawdę to już wszystko. Jak widzicie, giełda Binance oferuje nam możliwości korzystania z naszych środków, które tutaj
posiadamy i dzięki temu możemy generować zyski, coś co w tradycyjnym banku jest nie do pomyślenia. Pomyślcie, że trzymacie sobie daną kwotę w waszym banku, a on umożliwia wam takie opcje, elastyczne oszczędności, gdzie w każdej chwili możecie wasze środki wypłacić, a generowane zyski wam nie przepadają. To jest mistrzostwo świata, przynajmniej ja tak uważam. Także jeżeli posiadacie na giełdzie Binance jakieś kryptowaluty, jakieś tokeny, no to sprawdźcie sobie tę opcję, wypróbujcie, zobaczcie, czy to jest coś dla was, bo tak czy inaczej te kryptowaluty leżą na waszym koncie, a jak nic z nimi nie robicie, no to warto je w tym momencie zagonić do roboty, aby generowały dochód pasywny, nie ponosząc żadnego dodatkowego ryzyka, bo w każdej chwili, tak jak mówię, możemy te środki wypłacić. Także to tyle w tym nagraniu, mam nadzieję, że było ono ciekawe, było wartościowe, jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej, a ja widzę się z wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się, hej!